Dobry wieczór Państwu, witam wszystkich serdecznie. Chciałbym na dzisiejszym zebraniu przedstawić naszego nowego przewodniczącego Rady Miejskiej. Proszę bardzo, Jarosław Kozi. Dobry. Oraz chciałbym przedstawić kandydata na burmistrza, pana Bogdana Popowskiego. Następnie, zanim przekażę głos tutaj panu przewodniczącemu, przedstawię nas wszystkich radnych, którzy w tej kadencji będą pracować. Chciałbym serdecznie podziękować swoim i Darka i imieniu za poparcie mieszkańców przy wyborze nas na radnych do gminy. Bardzo serdecznie za to dziękujemy. I myślimy, że nie zawiedziemy was i przez te 4 lata będziemy się starać wszystko robić tak, żeby nam się działo, jak to się mówi, lepiej i żebyśmy wspólnie mieli wspólny język i porozumienie wszyscy już razem. Proszę bardzo za zabranie głosu przewodniczącego. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja chciałbym przede wszystkim podziękować tutaj obecnym radnym za wybór na przewodniczącego. Mam nadzieję, że nie zawiodę i moich kolegów z rady, i was wszystkich. Przede wszystkim chciałbym przedstawić Państwu nową radę miejską w Kamieńsku. Zacznę od kobiet, pani Jolanta Jołczyk, pani Jolanta Wojtkowa-Jędzińska, pan Radosław Turdejski, pan Marek Ludwiczak, pan Andrzej Paweles, pan Dariusz Barański, pan Ryszard Kurma. Nie ma z nami tutaj, nieobecny jest pan Wiesław Kosiniak, obrót numer 1 Kamieńsk. Jeżeli kogoś pominąłem, ja przepraszam. Nie widziałem jeszcze o Gościce. Chciałem powitać także byłego przewodniczącego Rady pana Andrzeja Kułaka, a również burmistrza pana Tadeusza Kawyckiego. Bardzo serdecznie witam. Proszę Państwa, spotkaliśmy się tutaj, aby przede wszystkim porozmawiać o przyszłości. Przyszłości naszego miasta, naszej gminy, także przyszłości urzędowa. Moim zdaniem ta przyszłość może być kolorowa, piękna, jeżeli naprawdę postawimy na jednego kandydata, na pana Bogdana Popowskiego. On tak naprawdę gwarantuje spójność pracy w Radzie, porozumienie i pełną zgodę. Pragnę teraz oddać głos, by pan kandydat pan Bogdan Popowski powiedział głos. Proszę was. Bardzo miło gościć ponownie Państwa w urzędowie. Nie czuję się obco, czuję się tutaj troszkę na troszkę innych zasadach i prawach, jak część rady, którzy są spoza rady rządowa. Myślę, że proszę Państwa, dzisiaj scenariusz byłby taki, że parę słów powiem o tym, jak ja bym widział współdziałanie, współpracę Rady Miejskiej, burmistrza w działaniach na przyszłość. Następnie, proszę Państwa, chciałbym, żebyście Państwo zadawali pytania, żebyście sobie porozmawiali, żeby problemy, które być może Państwo notują, tutaj na tej sali spróbować. Jeżeli nie rozwiązać, to przynajmniej o nich porozmawiać i z nim się w jakiś sposób zapoznać. Proszę Państwa, jesteśmy w bardzo ważnym momencie między pierwszą a drugą turą wyborów samorządowych. Już wiemy, że kandydatem, który osiągnął najwięcej głosów w pierwszej turze, jestem ja, na burmistrza Kamieńska. Ta przewaga jest raptem 30 chyba głosów. Nie jest to dużo, ale powiem tak, że poprzednio miałem minus 600 głosów i prawie udało się odrobić. Teraz ja jestem tym numer 1. Proszę Państwa, i mamy jeszcze inną bardzo dobrą wiadomość. W Radzie Miejskiej z Komitetu Wyborczego Bogdana Popowskiego jest 10 radnych na 15. Oprócz tego są dwie osoby z Komitetu Prawa i Sprawiedliwości, Darek Bański i pan Wiesław Kosiniak. Te osoby z nami bardzo ściśle współpracują. Właściwie możemy powiedzieć, że tworzymy jedność już teraz, że nie dzielimy się na komitety, jesteśmy razem i razem mamy zamiar przez te 4 lata współpracować. Po punkt do 6 Gośkowica jest zebranie, dlatego chciałbym zabrać dwa zdania, powiedzieć. Szanowni Państwo, no muszę powiedzieć, że trochę żebym się na duchu podniósł. Jeżeli zauważyłem, jak ta rada się ukonstytuowała, ile jest osób z Komitetu Pana Popowskiego i ewentualnie Solidarności, ponieważ według mnie to jest nieważne, kto z jakiego komitetu startował, tylko jak potrafi pracować wspólnie, bo to jest najważniejsze.
bo on może nawet z Warszawy tam z komitetu startować, ale aby tylko mógł tutaj pracować. Proszę Państwa, ja chciałem tylko zwrócić takie dwie sprawy. Jedną sprawę to chodzi mi, żeby rzeczywiście ta szkoła w Urzędowie mogła pracować i to długo. W każdym razie, aby za naszych czasów ona nie była zlikwidowana, bo może tak być ze względu na brak uczniów. To jest tutaj prośba pod adresem nowej rady, aby się zastanowić nad nowymi terenami budowlanymi. Ponieważ za mojej kadencji było zaczęte, no były trochę opory w samym Urzędowie, potem się one już właściwie zniwelowały, ale nowa rada w ogóle nie interesowała ją, to bo dla niej były ważniejsze kłótnie między sobą niż praca w terenie i praca dla poszczególnych miejscowości. Przez te 4 lata tego rzędu zaczyna do tyłu być. Może ktoś powie, jak to samochód jest kupiony, budynek postawiony, nawet część kanalizacji zrobiony. Proszę Państwa, to jest za 8 lat to jest zero dla mnie, to jest zero. Budynek dla sportowców stawiały się 7,5 roku. 7,5 roku. Natomiast porównanie dam Państwu, Pałac Kultury w Warszawie stawiali 3 lata. A jeżeli chodzi o samochód, to chyba było tylko w ten sposób, że chciano nas wypróbować, czy uda nam się załatwić. Udało nam się, a teraz pan burmistrz się chwali tym, że kupił samochód dla Gorzędowa. Gdyby nie nasze jakieś układy w terenie, to nie było mowy o samochodzie. Zresztą najlepiej widzicie Państwo, jak wygląda sprawa samochodu w Kamińsku. Mimo że pieniędzy część mieli, tak nie kupili. Także to nie tylko te pieniądze, które tutaj się dostanie, tylko ważne jeszcze, żeby gdzieś dalej załatwić. Natomiast kanalizacja to już chyba przechodzi, nie wiem, sama siebie. Proszę Państwa, ta kanalizacja powinna być czynna, jak tylko jest jedna ulica zrobiona. Przecież jest położony ten kanał do Kamińska. Taka sprawa, teraz włączyć było nawet ulicę Sikorskiego, ulicę Adamowskiego i Kościuszki i puścić na Kamieniec. I ci ludzie już by mieli raz, a drugie by wpływały pieniądze. A tak jest, te pieniądze, które zostały tu utopione, nie dają ani grosza. To nie jest inwestycja. To jest marnotrawstwo pieniędzy według mnie. Bo jeżeli się inwestycja jakąś buduje, to po to, żeby ona dawała dochody. I musi być jak najszybciej i najkrócej robione. Wreszcie może będzie porządek Kamieńsku. I chciałem jeszcze jedno zwrócić uwagę, ponieważ pan burmistrz Turlejski bardzo, bardzo się chwali, że zastał biedną gminę, zaniedbaną, a teraz jest piękna gmina. Rzeczywiście, piękne są 4 czy 5 budynków, które udało mu się pomalować. I to wszystko. I pomniki. No pomników to już nie wspominam. Że niedługo miejsca w Kamieńsku braknie na pomniki. Ale to są rzeczy namacalne, które za mojej kadencji były zrobione. I ja się nigdy tego nie będę wstydził. A że budżet był wzrósł, to tylko w jego mniemaniu. Oboim absolutnie nie. Jak już tutaj tłumaczyłem, że 9 milionów to oddał w miesiącu czerwcu tego roku. Zostało mu 20, bo 29 mówi, że ma. Bo musiał je oddać te pieniądze. A 7 milionów z groszami jest dług. Czyli jak jeszcze zostało 20, to 7 to jest 13. I za mnie też było 13. Bo 9 w budżecie podstawowym i 4 w funduszu gminnym. Czyli czym się tu chwalić? Niczym. Absolutnie niczym. I ja uważam, że te 4 lata, 4, 8 lat zostało zniweczone. Mimo że przez 4 lata byliśmy radnymi. Część też rady było za panem Turlejskim, bo uważali, że bardzo dobrze będzie rządził. I co się okazało? Po pół roku odeszli wszyscy. A uważam, że wreszcie ta rada weźmie się do roboty i będziemy efekty tego widzieć. Czego wam radni i sobie życzę. Jeśli można, w aspekcie
w aspekcie tego, co, pan Tadeusz powiedział przed chwilą, ta biedna gmina, proszę Państwa, Tadeusz zrealizował budżet roku 2002, ponieważ w 2002 roku były wybory samorządowe, wygrał pan Turlejski, batalię o fotel burmistrza i od 2003 roku wreszcie zrealizował budżet. I budżet za rok 2002 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 480 tysięcy. Natomiast, proszę Państwa, prognoza długu na rok 2010, jest to liczba umieszczona w internecie, to jest 7 600 000. Powtarzam, to jest prognoza. Może to być 8 milionów, może to być 5 milionów, może to być 3, nie wiem. W każdym razie prognoza zakładana przy projektowaniu budżetu jest 7 600 000. Państwo widzicie, kiedy ta gmina była biedna, wtedy jeszcze teraz.